Jeśli ktoś z uczestników nas słyszy, prosimy o OK, dzień dobry, jesteśmy live, fantastycznie. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym panelu dyskusyjnym w ramach konferencji Book Forum organizowanej przez firmę Literacka i firmę Legimi. To nasze aktualne spotkanie jest poświęcone temu, w jaki sposób polska literatura może być skutecznie promowana i sprzedawana za granicą. Naszymi dzisiejszymi gośćmi są Ewa Bolińska-Gostkowska, która jest Foreign Rights Managerem w wydawnictwie Znak. Witaj, Ewo. Dzień dobry. Jest z nami również Agnieszka Urbanowska, która jest specjalistką do spraw promocji polskiej literatury za granicą w Instytucie Książki. Agnieszka koordynuje projekty kulturalne i wydawnicze. Cześć, Agnieszko. Dzień dobry. Jest z nami również Tani Karmi, która ma kłopoty techniczne, ale mam nadzieję, że uda się je nam wspólnie rozwiązać. Tani będzie się starała z nami połączyć, a mój kolega, który wspiera nas technicznie, nadaje uprawnienia do tego, żebyśmy ją widzieli i słyszeli. Także prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. A Tani jest współzałożycielką firmy eBook Pro. To jest izraelska firma, która wydaje książki, również jak się okazuje polskie, i promuje je na Amazonie. I tym kanałem dociera do czytelników z całego świata. Tani również podzieli się z nami swoimi doświadczeniami i tym, co jej się sprawdza właśnie w promowaniu literatury na międzynarodowym rynku. Ewo, ja bym chętnie zaczął od rozmowy z tobą. Bo zakładam, mam nadzieję, że Państwo uczestnicy mnie skorygują, jeśli jest inaczej. Zakładam, że słuchają nas i oglądają osoby, które reprezentują wydawnictwa i którym zależy na tym, żeby wydawać polską literaturę również za granicą. Być może są też wśród naszej publiczności autorzy. Dajcie proszę Państwo znać, z jakiej perspektywy słuchacie tego, co my tutaj opowiadamy. Twoje wydawnictwo, Ewo, no, ma niebagatelne, jak sądzę, sukcesy w dziedzinie sprzedaży praw za granicę. Wydajecie 30-40 tytułów rocznie za granicą, a właściwie nie wydajecie, tylko sprzedajecie prawa do zagranicznych wydań. Niektórzy z waszych autorów, ich literatura jest publikowana już w 20 nawet językach. No i ja chciałem cię zapytać, jak ty to robisz, czy jak wy to robicie, no nie? Jakie są te najważniejsze czynniki sukcesu w tej dziedzinie? Powiem tak, po pierwsze, dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że już nas słychać i widać dobrze, bo tutaj widzę na czacie, że jest komentarz, że nic nie słychać, ale mam nadzieję, że jednak słychać. No, powiem tak, dobrze się opierać na ramionach gigantów, ponieważ wydawnictwo Znak ma ponad 60 lat i ja nie jestem pierwszą osobą, która się tutaj zajmuje sprzedażą praw, tylko jestem kolejną osobą, która się tym zajmuje, więc to jest praca, która jest budowana co najmniej myślę od około 20 lat albo i dłużej, a właściwie to można by powiedzieć od początku istnienia wydawnictwa. I myślę sobie, że to jest pierwsza podstawowa rzecz, mianowicie, że to jest długoplanowe, długoterminowe działanie. To znaczy rzeczy, które są potrzebne do sprzedaży, bo my mówimy o sprzedaży, ale tak naprawdę o znalezieniu właściwego miejsca dla polskiej literatury na świecie, wymaga to bardzo dużo przygotowania, bardzo dobrego rozpoznania rynku, współpracy z wydawcami, z agentami, z redaktorami, z tłumaczami, z instytucjami wspierającymi, takimi jak Instytut Książki albo innymi instytucjami lokalnie działającymi w danych krajach. I to są rzeczy, które zajmują przeciętnie rok, 2 lata, zanim dojdziemy do umowy. W przypadku nowych autorów, autorów, których książkę po raz pierwszy i osobę po raz pierwszy prezentujemy za granicą. Oczywiście wśród naszych autorów są też tacy autorzy, którzy wydają książki od wielu lat na świecie, żeby wymienić takie nazwiska jak Wiesława Myśliwskiego, Pawła Hille czy Joanny Bator, prawda? Więc to są autorzy, którzy mają tych publikacji zagranicznych naprawdę bardzo wiele i to są po prostu stała współpraca wydawnictwa z tłumaczami. Natomiast jest to faktycznie
ścieżka, którą się bardzo subtelnie, długo i precyzyjnie projektuje. No tak, to też brzmi jak nie dla każdego, no nie? W sensie długoterminowo. Domyślam się, że z tym są związane konkretne nakłady finansowe, jakieś wyzwania organizacyjne. Czy możesz troszeczkę więcej powiedzieć o tym, jak ty to robisz? Nie? W sensie, jaki to jest rodzaj pracy, co dokładnie ty robisz, żeby uzyskiwać rezultaty, a gdzie korzystasz z jakiejś albo infrastruktury, albo zasobów organizacyjnych, tak żeby każdy wydawca czy przedstawiciel wydawnictwa, który nas słucha, mógł sobie wyobrazić siebie w tym, nie wiem, dlaczego angielskie słowa mi przychodzą do głowy, krajobrazie właśnie. Ale to jest, oczywiście, jak dużo czasu mamy i czy możemy tu siedzieć do 18? No właśnie, no to kryterium, tak? Oczywiście szybko. Znaczy, to może zacznijmy od tego, od pewnego rodzaju specyfiki, dlatego że w większości krajów autorzy są reprezentowani przez agentów lub agencje, natomiast polscy autorzy w dużej części są reprezentowani przez swoich wydawców. Czasem mają swoich agentów, czasem mają tych agentów w Polsce, czasem mają tych agentów za granicą. Z nimi również współpracujemy oczywiście. Natomiast to jest tak, że w przypadku autorów znaku, bo to jest bardzo jedna podstawowa rzecz, to znaczy ja pracuję dla wydawnictwa znak i dla autorów wydawnictwa znak, to znaczy nie reprezentujemy autorów, którzy nie są przez nas wydawani. I nie bez powodu nawet to stanowisko się nazywa Foreign Rights Manager i właściwie nie ma polskiego odpowiednika, dlatego że na całym świecie to jest pozycja Foreign Rights Managera, czyli osoby, która się zajmuje sprzedażą praw zagranicznych, chociaż w moim przypadku to jest również sprzedaż wszystkich praw zależnych, to znaczy licencji filmowych, licencji teatralnych, wszystkich tych rzeczy dodatkowych wyrastających poza publikację książki, publikację jej w formie e-booka czy audiobooka, która pozwala książkę do jakiegoś innego obszaru zaadaptować. W moim przypadku ja otrzymuję wsparcie ze strony wydawnictwa na bardzo wielu poziomach, to znaczy po pierwsze we współpracy z redaktorami, którzy są dla mnie źródłem informacji o książce. Ja się oczywiście z nią zapoznaję, ja ją znam, często sama ją wydaję, natomiast wszystkie dodatkowe informacje, które są potrzebne, to są redaktorzy. To jest wsparcie działu prawnego, który przygotowuje nasze umowy i to jest wsparcie działu księgowego, które te umowy rozlicza. Wobec tego, na czym dokładnie polega moja praca? Moja praca polega na tym, że ja staram się zaprzęgnąć całe doświadczenie, jakie mam w branży wydawniczej. Ja jestem redaktorką, wydawczynią od ponad 20 lat. Sama wydaję książki, kupuję książki zagraniczne, kupuję książki polskie, wiem, jak wygląda proces wydawniczy. Wiem, czego szukają wydawcy na świecie, potrafię to analizować, rozumiem, jakie są warunki, które musi spełnić książka, aby była wydana na danym terytorium. Jakby rozumiem ogólnie ten proces globalnie. Wobec tego nasza praca skupia się na tym, aby dla naszych autorów znaleźć jak najlepszego wydawcę, co w przypadku polskiej literatury znaczy znaleźć wydawcę, który szuka czegoś więcej poza mainstreamem, dlatego że polska literatura, to na pewno więcej o tym będzie mówiła Agnieszka, pani Tali. Polska literatura jest literaturą, która się cieszy bardzo dużą renomą, prestiżem. My mamy książki jakościowe, natomiast my nie jesteśmy w głównym nurcie literatury, ponieważ na świecie literatura tłumaczona, oczywiście to zależy od rynku, to jest niewielki procent tego rynku. Jeżeli mnie pamięć nie myli, w przypadku rynku brytyjskiego to jest 7-8% książek wydawanych, w przypadku rynku amerykańskiego być może już te dane się zmieniły, ja pamiętam, że było 3-4% całej literatury tłumaczonej, która jest wydawana jakby wśród wszystkich książek, więc my tam staramy się znaleźć, prawda, swoje miejsce i no mamy ku temu, to są oczywiście, pytałeś o nakłady, ile to wymaga pracy, ile to wymaga pieniędzy.
Wymaga to na pewno oprócz kontaktów, wyjazdów, udziału w targach, tych największych, co najmniej targach w Londynie, największych targach literatury dla dzieci w Bolonii, targach frankfurckich, które są absolutnie nie do pominięcia. Można być tylko na jednych targach w roku i dla mnie to będą targi frankfurckie. Więc to wymaga wyjazdów, obecności, spotykania się, bardzo dużo czytania, bo ja czytam nie tylko to, co my tu wydajemy, ale też staram się być na bieżąco z tym, co jest na świecie wydawane i wiedzieć, jakie są trendy, wiedzieć, jakie są nowe nazwiska, nowe zjawiska, bo zawsze to ma wpływ na rynek. To jest również pomoc, to jest przygotowywanie materiałów co najmniej w języku angielskim, przygotowywanie tak zwanych translation samples, czyli to się nazywa próbek tłumaczenia, ale po prostu fragmentów tłumaczenia, co znaczy, że moją główną grupą współpracowników są tłumacze, znakomici tłumacze, których mamy w Polsce, którzy są tak naprawdę reprezentantami, ambasadorami polskiej literatury za granicą i bardzo często to ich znakomite tłumaczenie, ich również opinia, recenzja dla wydawcy ma bardzo istotne znaczenie w podjęciu decyzji, czy zainwestuje w polskiego autora i w polską książkę. Dodatkowo to są oczywiście wsparcie instytucjonalne, tak jak na przykład wsparcie Instytutu Książki, które wspiera wydawanie książek polskich za granicą w postaci grantów. To jest również miejsce, w którym my pomagamy, bo proszę pamiętać, my tu się nie zajmujemy sprzedażą jogurtu, prawda, który raz sprzedamy, już mamy to z głowy, tylko to jest promocja literatury, promocja kultury i my się opiekujemy książką od momentu zainteresowania wydawcy, właściwie do momentu wydania, do momentu, kiedy te książki do nas z powrotem przychodzą i ja je mogę postawić z tyłu na półce w naszym archiwum, wysłać do Instytutu Książki, wysłać przede wszystkim do autorów i często taki proces zajmuje nam naprawdę 2 czy 3 lata od momentu zainicjowania. Wobec tego to jest coś, to są projekty, nad którymi czuwamy, nad książki, które sprzedaliśmy, książki, które są przygotowywane i książki, które przygotowujemy dopiero do prezentacji zagranicznej. Jasne. Przepraszam, to jest w takim bardzo dużym skrócie. Rozumiem, dziękuję, że dbasz również o czas. Sporo się słyszy o tym, że nagrody uzyskane przez konkretną książkę pomagają jej w karierze, powiedzmy, zagranicznej. Zaraz myśli biegną w kierunku Nobla, no nie, że fajnie by było mieć Nobla, no to wtedy zaraz się taka książka czy taki autor będzie lepiej sprzedawał za granicą. Czy z twojej perspektywy to rzeczywiście tak działa i ewentualnie jaka według ciebie w twojej praktyce jest rola nagród, czy to takich poważnych jak Nobel, czy trochę mniej prestiżowych również w tym procesie sprzedaży praw za granicę? Powiem tak, nawet największa nagroda nie pomoże, jeżeli tekst się sam nie obroni. Wobec tego wydawca w pierwszej kolejności popatrzy na tekst, na to, czy mu się ten tekst podoba, czy pasuje do jego planu wydawniczego, planów wydawniczych, czy pasuje do jego półki, czyli do tych książek, które już ma wydane, bo to jest też coś, co zawsze rozpoznajemy. Natomiast oczywiście tak, wszystkie rzeczy dodatkowe, nawet nominacje do nagród, nagrody, wyróżnienia, adaptacje filmowe, teatralne, wszystko to, co się dzieje wokół książki, może mieć znaczenie. To znaczy my staramy się jak najwięcej informacji zebrać, dodać recenzje, dodać fragmenty opinii czytelników, jakby żeby pokazać jakby cały obraz książki, postać autora, prawda? To, czym się autor zajmuje. Mamy wśród autorów wielu osób, które jednocześnie robią inne rzeczy, tak? Pracują dla teatru, pracują dla filmu, pracują dla muzyki. To ma wszystko wpływ, chociaż oczywiście ostatecznie zdecyduje sama książka i sam tekst, ale tak, nagrody są bardzo ważne. Przy czym musimy mieć tutaj świadomość, że nawet nasze najważniejsze nagrody, typu nagroda Nike, nagroda Kapuścińskiego, oczywiście mogę ich wymienić bardzo wiele, wszyscy wiemy, o jakie nagrody chodzi, to są nagrody, które mają ogromne znaczenie w Polsce, są rozpoznawane przez tłumaczy, są rozpoznawane przez wydawców, którzy już mają na swojej liście polskie książki, natomiast też my musimy czasem nagrodę przedstawić, żeby pokazać, na czym wyjątkowość owej nagrody
polega. No, bo niestety Nobla nie otrzymujemy co roku, bardzo bym chciała, ale niestety nie okay. udali nam się. To ja zapytam pewno, wprost o tego. Tak? Ja tylko powiem bardzo, że na pewno, o czym wiele razy rozmawialiśmy, nagroda dla Olgi Tokarczuk zrobiła ogromną pracę na świecie i jakby rzuciła światło na polską literaturę. Natomiast ja chciałam Państwu powiedzieć, że jakby to nie jest tak, że książki Olgi Tokarczuk były wydawane 10 lat wcześniej przed Noblem, tak? Ponieważ właśnie ci, którzy znają się na literaturze i wydają literackie książki, prawdopodobnie już mieli na swojej liście Olgę Tokarczuk, a ci, którzy byli nieprzekonani, no cóż, no myślę, że Nobel podziałał tutaj bardzo tak mobilizująco. Jasne. No to trochę co mówisz brzmi tak, jakby to raczej zagraniczne wydania książek Olgi Tokarczuk przyczyniły się do Nobla niż Nobel do zagranicznych wydań Olgi Tokarczuk. Tak? Czyli, to jest kolejność, że taki jest kierunek. Tak. Chciałem się jeszcze zapytać o to, co skłania Twoje wydawnictwo do inwestowania właśnie w taką aktywność jak Twoja. Czy to i na ile to jest opłacalne i skąd ta ewentualna opłacalność wynika? Czy to jest tak, że te przychody, które są ze sprzedaży praw do zagranicznych wydań, one, no wiesz, płacą twoją pensję i tam pewnie różne, i tych prawników wszystkich, tych wszystkich innych osób, o których mówiłaś, czy to jest trochę jakoś inaczej, czy ich wystarczy, tak, takich przychodów, które ta działalność generuje, żeby zapewnić opłacalność tego? Znaczy, ja, znaczy przede wszystkim to jest tak, że wydawnictwa, znaczy to jest faktycznie osobna funkcja i przede wszystkim każdą firmę musi być stać na to, żeby mieć osobny dział po prostu, bo de facto u mnie to jest po prostu cały dział, bo to jest grupa osób, która się tym zajmuje i która poświęca temu czas i znaczy ja się śmieję, że ja zarabiam pieniądze dla naszych autorów, dlatego że oczywiście wydawca, agent, każda osoba, która pośredniczy ma procent w umowach zawieranych, ale jest to procent, a gros idzie dla autorów. Oczywiście, czasem to są mniejsze zaliczki, czasem to są większe zaliczki, natomiast plus jest taki, że to są zaliczki w twardych walutach, więc to są funty, euro i dolary, więc to się zawsze dobrze sprawdza na koncie. Natomiast nie, oczywiście zarabiają autorzy, natomiast aspekt finansowy myślę tutaj jest tak samo ważny, ale nie najważniejszy, dlatego że jednak najważniejsza jest obecność na rynku światowym literackim. To jest pokazywanie się ciągłe. Proszę pamiętać, że za książką, za jej wydaniem zagranicznym idą nie tylko recenzje w prasie, nie tylko recenzje w mediach, w internecie, ale to są też festiwale, to są spotkania. Oczywiście ostatnie dwa lata no to są spotkania zazwyczaj online, ale to jest udział naszych autorów w międzynarodowych targach, w międzynarodowych festiwalach. No żeby daleko nie szukać, w tym momencie Joanna Bator jako jedyna autorka z Polski bierze udział w międzynarodowym festiwalu, szóstym festiwalu literackim organizowanym przez Unię Europejską i Chiny. Jest jedną z polskich, przepraszam, jest jedną z autorek tam, tematem festiwalu jest spojrzenie kobiecym okiem, co się wiąże z tym, że fragment najnowszej powieści Anny Bator, czyli Gorzko Gorzko, jest przełożony na chiński i szukamy teraz chińskiego wydawcy. Wobec tego to jest całe uniwersum, cała tkanka, którą my tutaj budujemy. To jest budowanie prestiżu, obecności i to się po prostu też sumuje oczywiście na popularność naszej literatury za granicą, co się przekłada również na wysokość zaliczek. Jasne, rozumiem. Układa mi się to w taki obraz, że częściowo powodem do tego, żeby taką działalność właśnie, jaką ty realizujesz, prowadzić, powodem dla wydawnictwa, żeby to robić, częściowo są te przychody, natomiast jest wiele różnych innych korzyści, które wydawnictwo z tego ma, takich właśnie bardziej prestiżowych. Przede wszystkim bardzo to jest dla autorów, to znaczy to jest coś, co my w naszym wydawnictwie mamy jako coś dla naszych autorów na wyłączność, tak? To znaczy, jeżeli ktoś się decyduje na wydanie książki w znaku, to znaczy, że taką możliwość jakby po prostu dostanie.
Oczywiście, bardzo byśmy chcieli, żeby każda jedna książka, którą wydajemy, znalazła swój dom za granicą. Nie zawsze to się udaje, nie zawsze to się udaje od razu, ale też my zawsze się staramy. To znaczy, może nam się to nie udać w pierwszym roku, w drugim roku, ale czasem się to pojawia w trzecim roku. I ponieważ znamy dobrze naszą ofertę i znamy książki, czytamy książki, które wydajemy, więc jakby to szukanie jest cały czas. Więc ja myślę, że finanse tak, ale to jest głównie prestiż autorów i wynagrodzenie autorów, a wydawnictwo właściwie to jest pokrycie kosztów i... Rozumiem. Rozumiem, czyli to jest ten dodatkowy powód dla ambitnych i wybitnych również autorów, żeby publikować w Znaku, a nie u waszej konkurencji. No, ale to jest ważne, ale też ja bym chciała zwrócić uwagę na to, mamy tematem naszej rozmowy jest polska literatura za granicą. Natomiast no to nie jest tylko wydawanie książek za granicą, tak? My coraz więcej sprzedajemy licencji filmowych, coraz więcej współpracujemy z producentami też za granicą, bo przecież o książkach naszych opowiadamy również na wydarzeniach filmowych, na festiwalach filmowych europejskich. Wobec tego jakby to nie tylko są wydania zagraniczne, prawda? To są też potencjalne seriale, to są audiobooki, to są spektakle, to są adaptacje radiowe, to jest zwiększenie możliwości pokazania książki, pokazania osoby autora. A w przypadku zagranicy oczywiście, tak jak powiedziałam, promocji polskiej literatury. Po prostu. Jasne. Bardzo Ci dziękuję, Ewo. Na pewno będziemy do Ciebie wracać jeszcze w dalszej części rozmowy. Cieszę się, że też ten aspekt tej relacji z autorami poruszyłaś, bo przynajmniej jedna osoba z naszej publiczności się przyznaje, że jest autorką. Czyli nie tylko perspektywę wydawcy dzisiaj obserwujemy, ale również autorów. Agnieszko, ja w ogóle Agnieszkę poznałem niedawno przy okazji przygotowywania stoiska instytutów we Frankfurcie, na targach książki we Frankfurcie, a szczególnie tej części tego stoiska, które zajmowała Literacka Technologie, czyli firma, którą ja reprezentuję. To były bardzo owocne targi dla nas, także dzięki za tą możliwość i za wsparcie. I wiem, przekonałem się na własne oczy, że rzeczywiście Instytut poprzez swoją działalność wspiera realnie, generuje realną wartość dla wydawnictw, które, i nie tylko jak widać, wydawnictw, które chcą z polską literaturę za granicą promować albo wchodzić na zagraniczne rynki. Czy możesz też w kontekście tego, co już mówiła Ewa, Agnieszko, powiedzieć o tych programach, które szczególnie mogą wspierać wydawców lub też autorów, być może chcących wydawać za granicą? Jasna sprawa. Może na początku powiem tak, znaczy Instytut Książki robi co może. Instytut Książki jest instytucją publiczną, powołaną przez ministra kultury ponad 20 lat temu. Do naszych obowiązków należy z jednej strony promocja czytelnictwa w Polsce, z drugiej strony promocja polskiej literatury, polskich książek, polskich autorów na świecie. No i tu rzeczywiście staramy się wspierać polskich wydawców, polskich autorów, tłumaczy polskiej literatury i wydawców, którzy już polskie książki wydają, ponieważ jest to oczywiście zadanie ambitne, w tym sensie, o którym wspominała już pokrótce Ewa, że oczywiście polska literatura nie jest dla każdego i wejście z książką na rynek światowy jest procesem, tu się absolutnie zgadzam, długofalowym i długoterminowym. Natomiast też chciałabym powiedzieć może, bo tak wybrzmiała jeszcze w międzyczasie taka opinia, że to nie jest dla każdego. Oczywiście, że to nie jest dla każdego, bo takich wydawnictw jak Znak, wydawnictwo literackie Foksal, no to jest parę wydawnictw w Polsce, które mogą sobie pozwolić, chcą rzeczywiście iść w to mocno, mają rights managerów. Dla wielu innych wydawców to jest jakiegoś rodzaju luksus, to znaczy inwestowanie czasu i wysiłków w, no właśnie, w wypracowanie tej sprzedaży praw, więc jest to trudne na pewno. Natomiast ja bym tutaj też powiedziała, że
że warto, że nie święci garnki lepią. To znaczy nie trzeba być tak dużym wydawcą i mieć tak długich tradycji jak Znak, żeby zacząć. I tutaj może opowiem o kilku działaniach Instytutu Książki. A powiedz, Aga, jeszcze zanim do tego, to za jakoś tak zaciekawiłaś mnie tym wątkiem. Możesz podać jakiś przykład na to, że nie święci garnki lepią? W sensie jakaś, czy przychodzi ci teraz do głowy taka konkretny projekt, konkretne wydanie? No, myślę, że tak, że łatwiej znaleźć takie przykłady wśród wydawców dziecięcych, ponieważ polska literatura, książka dla dzieci, no, święci wielkie sukcesy, to jest marka na międzynarodowym rynku. Więc tutaj takich przykładów będzie pewnie więcej, czy będą łatwe do znalezienia, ponieważ łatwiej jest na fali tej marki znaleźć wydawcę dla swoich książek. No i też pewnie jest taki aspekt pragmatyczny, bo przy książce dziecięcej, przy książce ilustrowanej, no trochę jest ją łatwiej też prezentować, tak? Bo jest mniej też tekstu, więc łatwiej nawet przygotować kompletne tłumaczenie po angielsku. Jasne. Przed sprzedażą, nie wymaga to takich nakładów, jak no, bo nikt nie przetłumaczy z góry, albo zdarza się to bardzo rzadko, książki 400-stronicowej, 600-stronicowej, tak? No to jest po prostu nie do zrobienia. No ale na przykład no, wśród wydawców dziecięcych, dajmy na to wydawnictwo Druga Noga, tak? Które jest relatywnie młode, jest zespół ma niewielki z tego co wiem, a radzi sobie świetnie, więc to mógłby być taki przykład. Fantastycznie. Dzięki za to, czyli że nie tylko dla wielkich, również dla tych, co wydają literaturę dziecięcą, a być może też innych przy odpowiednim podejściu i determinacji zapewne. Tak? Ja bardzo, bardzo zachęcam, jeżeli tylko ktoś no, może sobie na to pozwolić, ma trochę sił, trochę czasu, czy ma szefa, który pozwoli na wygospodarowanie trochę sił i trochę czasu, bo to tak jak Ewa mówiła, to ma znaczenie dla autorów, tak? Jasne. Nawet jeżeli od razu nie będą z tego wielkie pieniądze, to będzie to prestiż, będzie to lista terytoriów, będzie to zachęta dla pisarzy, żeby nawiązywać współpracę, a na pewnym etapie te pieniądze będą coraz większe. Także... No to żeby ktoś sobie mógł pozwolić, jak powiedziałaś, jeśli sobie ktoś może pozwolić, to żeby mógł sobie pozwolić, to instytut może na przykład pomóc, no nie? Bo wiem, że są takie programy, które wprost powodują, że to się staje bardziej osiągalne dla wydawnictwa, żeby w ogóle wykonać jakikolwiek ruch. Tak, to może ja nie będę, bo nie mamy tyle czasu, ja nie będę tutaj opisywać całej historii Instytutu Książki, tak, wszystkich naszych programów, no bo to na to nie mamy czasu, to podejdźmy do tego tak pragmatycznie. Jeżeli ktoś chciałby tak zupełnie od zera zacząć, to bym polecała takie programy jak, po pierwsze program Publishing Proposals, który jest stosunkowo nowy i polega na tym, że Instytut Książki może sfinansować koszt przygotowania propozycji wydawniczej, czyli próbki przekładu i takiej prezentacji książki, tak, streszczenia, o czym to jest i tak dalej. No bo jeżeli szukamy wydawcy, no to trudno robić to, namawiać kogoś do nabycia praw no na podstawie tego, że my tam opowiemy parę zdań, czy na podstawie tekstu polskiego, no bo ten wydawca przeważnie po polsku nie czyta. Więc te wszystkie informacje o tych programach są dostępne u nas na stronie w zakładce granty. I ten Publishing Proposals nie jest programem idealnym, ale umożliwia rozpoczęcie, jak sądzę. I to może być taki pierwszy krok. Instytut Książki poza tym organizuje tak zwane stoiska kolektywne na targach, między innymi we Frankfurcie właśnie. I to też jest rodzaj wsparcia dla wydawców, ponieważ wydawca, który chciałby pierwszy raz pojechać do Frankfurtu, myślę, że będzie mu łatwiej, jeżeli zrobi to, zgłaszając się do uczestnictwa w polskim stoisku, ponieważ no, bierzemy na siebie część kwestii organizacyjnych, część logistyki, pomagamy w przewiezieniu książek, opłata, pobieramy za to opłatę, ale ona jest niewielka przy niektórych targach, relatywnie oczywiście, na pewno jest tańsza niż własne stoisko. Przy niektórych targach nawet bardziej się opłaca wykupić półkę na polskim stoisku niż kupować wejściówkę samodzielnie.
Tak, więc tutaj bym wspomniała o tych targach, bo rzeczywiście targi w Frankfurt czy Bolonia, jeżeli ktoś zajmuje się targami, literaturą dziecięcą, to też jest takie, myślę, że dobra możliwość, żeby zacząć, to znaczy zobaczyć, jak to wygląda, spróbować umówić się na spotkania, a czasem być może nawet zagadnąć wydawców od tak. To też jest fajna opcja, żeby zacząć. I wspomnę tutaj jeszcze o kolejnym ogniwie, czyli o współpracy z tłumaczami literatury polskiej, którzy mogą bardzo pomóc, to znaczy nie tylko w przygotowaniu próbki tłumaczenia, ale tak jak Ewa wspominała, oni często są recenzentami, często są takimi agentami, którzy wykorzystują swoje kontakty wśród wydawców za granicą, więc tutaj na to też zwróciłabym uwagę. I od strony pragmatycznej Instytut Książki w przyszłym roku organizuje Światowy Kongres Tłumaczy Literatury Polskiej. Mniej więcej 250 tłumaczy z całego świata przyjedzie do Krakowa na kilka dni i będziemy zapraszać również wydawców na tę imprezę. Tam będzie taka możliwość, żeby wydawca siedział przy swoim stoliczku, a tłumacze będą mogli no, po prostu porozmawiać z wydawcą, czy też wydawca z tłumaczem. To jest świetna okazja, żeby tłumaczy poznać. No i tutaj ja o tym wspominam, ponieważ no, my wydawców zapraszamy, a nie każdy wydawca chce przyjść na przykład. Tak? Mimo, że coś by mógł zdziałać fajnego. I tak jak mówię, ja tutaj absolutnie no nie krytykuję, bo ja wiem, że to jest praca trudna i ciężka i tak dalej. Natomiast takie możliwości są, my je oferujemy i bardzo zachęcamy, żeby z nich skorzystać. Jasne. No ja tak na początek i pokrótce. Tak, ja się chętnie podzielę taką obserwacją z targu książki we Frankfurcie. Ja tam raz, że sam miałem okazję doświadczyć tego, o ile łatwiej jest później pracować, kiedy się bezpośrednio twarzą w twarz pozna ludzi, do których chcemy dotrzeć i z którymi, w których sposób postrzegania rzeczywistości chcemy się wpisać z naszą propozycją. No, targi na pewno są świetną okazją do tego. Tam można po prostu nieformalnie, bez jakiegoś szczególnego wysiłku porozmawiać z każdym i no, po prostu zrozumieć lepiej perspektywę tych zagranicznych partnerów. Zaraz widzę Ewo. Druga rzecz, która mi się nasuwa, to jest to, że rzeczywiście takie stoisko, czy choćby skorzystanie ze stoiska Instytutu Książki dla wydawnictwa generuje dosyć komfortową sytuację, w której ci potencjalni nabywcy praw, oni naprawdę te stoiska odwiedzają. Dokładnie. I naprawdę nie trzeba do nich się tam gdzieś biegać za nimi i ich namawiać ani zachęcać, tylko oni po prostu przychodzą, oglądają książki, zadają pytania. Te osoby, które tam reprezentowały wydawnictwa, właśnie tacy menadżerowie, zagranicznych praw, którzy z Polski tam przyjechali, oni cały czas byli zajęci, tak jak ja widziałem, nie? Cały czas mieli poumawiane spotkania. Także rzeczywiście, no, jeśli ktoś w ogóle rozważa ten kierunek, to na pewno targi są świetną okazją. Tak. I to też jest oczywiście tak, że my też rozmawiamy z wydawcami zagranicznymi, my też przygotowujemy materiały, na przykład wydajemy taki katalog New Books from Poland z przeglądem ciekawych książek, które wyszły w Polsce podczas ostatniego roku. Jednocześnie jednak to jest tak, że ja uważam, że no nikt tak, albo rzadziej się to dzieje, nikt tak fajnie nie opowie o własnej książce, jak jej wydawca. No to państwo, wydawcy ją znają jednak dobrze, często od podszewki, zdarza się, że pracowali z autorem, tak, od początku i no i tutaj ten naprawdę wydawca ma fantastyczną perspektywę i bardzo dobre możliwości, żeby swoją książkę prezentować. Ewo, jakiś masz komentarz do tego? Znaczy, już skonsumowałem. Nie, ja tylko chciałam powiedzieć, że wszystko, co mówi Agnieszka, jest jak najbardziej tak i konieczne i potrzebne i bardzo państwa do tego namawiam, bo faktem jest, że polskie stoisko jest takim atraktorem, to znaczy przychodzą do nas wydawcy i wtedy my tam przedstawiamy, mam na myśli
my polscy wydawcy, książki są rozstawione i czasem nawet ktoś, kto przychodzi po reportaż, nagle kończy właśnie z książką dziecięcą w dłoni albo z literacką, albo w ogóle nagle znajduje coś, czego się w ogóle nie spodziewał. Ja też chciałam powiedzieć, że czasem książki są kupowane przez przypadek po prostu, dlatego że właśnie jest taki szczęśliwy przypadek, który ktoś dla niego zaaranżował, bo właśnie niedawno wydaliśmy we Włoszech wspaniałą książkę Michała Roślinka, Wierszyki rodzinne, a początek wydania tej książki wyglądał w taki sposób, że pojechałam do Bolonii, mieliśmy nasze książki rozstawione. Faktycznie na targach jest tak, że my się umawiamy na te spotkania na targach, wobec tego jeśli na nie umawiamy, to chciałam podkreślić 6 miesięcy wcześniej, a to tak a propos, to było moje pytanie, że jak się ktoś chce z kimś konkretnym umówić i spotkać na targach, to ja jednak proponuję nie zostawiać tego na ostatnią chwilę, bo to będzie niemożliwe, albo chyba, że się w korytarzu gdzieś złapiemy, co się zdarza. Zapewniam, że po 3 dniach wszyscy menadżerowie odpraw mają zdarte głosy, znaczy wszyscy, którzy są na targach, nie mogą mówić, ale to, co chciałam powiedzieć, to jest to, że książki były po prostu zaprezentowane i tłumaczka Linda del Sarto, wspaniała włoska tłumaczka, po prostu odwiedziła targi w Bolonii i ona książkę wzięła z półki, bo jej się po prostu bardzo spodobały ilustracje Janny Rusinek. I ona nie znała tych wierszyków, tylko po prostu znała, bardzo jej się spodobały ilustracje, potem zaczęła czytać książkę i no i dzisiaj mamy włoskie wydanie, bo ona po prostu zakochała się. Zauroczyła się książką na targach w Bolonii, tak? I tam zaczęłyśmy rozmawiać. I potem książkę oczywiście podarowałam, potem rozmawiałyśmy. I jakby to był początek naszej włoskiej przygody, więc czasem to jest też tak, że zwyczajnie się spotkamy, bo mamy ku temu po prostu okoliczność. Tak samo to, co powiedziała Agnieszka, kongres tłumaczy. Znaczy, tłumacze są absolutnie kluczowym, niezbywalnym ogniwem, ponieważ ja z tłumaczami, z którymi współpracujemy, rozmawiam codziennie, to znaczy to naprawdę o tym, co się zmienia na danych rynkach, jak się zmieniają wydawcy, jak się zmieniają redaktorzy, co jest poszukiwane, co nie jest poszukiwane, dla której książki może być czas teraz, a do której trzeba będzie wrócić za 2 miesiące. Tak? To są naprawdę rzeczy, które nikt, kto nie jest na miejscu, tego się po prostu nie da wyśledzić. Ja czytam codziennie prasę zagraniczną, jestem podlinkowana pod newslettery branżowe, naprawdę moja prasówka dzienna, tak żeby się zorientować, co w ogóle się dzieje na świecie wydawniczym, to jest codzienna praca i ja tego nie ogarnęłabym, gdyby nie moje rozmowy z tłumaczami, regularne. Natomiast no nie da się spotkać z 250 osobami tak na co dzień, bo to jest oczywiście niemożliwe, więc ten kongres jest naprawdę wspaniałe miejsce, żeby się spotkać, żeby porozmawiać, żeby się zapytać, żeby się dowiedzieć, co się dzieje za granicą, żeby się zapytać właśnie, jakie są książki poszukiwane, żeby się dowiedzieć, co się dzieje z projektami, które są rozpoczęte. No i zdecydowanie popieram Agnieszkę, że to jest bardzo, bardzo ważne i fajne miejsce do spotkania. Dzięki, Ewo. Ja jeszcze jedno pytanie, Agnieszka, do ciebie. No oczywiście, jeśli chcesz skomentować to, co powiedziała Ewa, to zapraszam, natomiast ciekawi mnie, czy są jakieś kryteria, których powinni być świadomi wydawcy, które decydują o tym, czy uda się skorzystać z waszych grantów, czy niekoniecznie. Nie? Czy to jest tak, że jest jakiś rodzaj literatury, który jest preferowany, czy według jakichś innych kryteriów decydujecie, który projekt dostanie to dofinansowanie, a który nie? No zazwyczaj pierwszeństwo mają książki mniej komercyjne, no bo jako instytucja państwowa, no my jakby pierwszeństwo ma wspieranie tej literatury najbardziej jakościowej, ambitnej. To może od tego zacznę i no może być ciężko, jeżeli chodzi o uzyskanie grantu na książkę kucharską na przykład, mimo że też wartościowe, ładne publikacje wychodzą w tym nurcie. No natomiast pierwszeństwo rzeczywiście mają te książki, którym będzie trudniej się sprzedać na rynku komercyjnym, to w pierwszej kolejności. No tam potem są, w zależności od programu, są kryteria, że na przykład jeżeli ktoś chce skorzystać z programu Publishing Proposals, no to powinien działać od
roku, tak, jako wydawca czy jako agencja. Czyli jakoś dowieść swojej zdolności wydawniczej. To, tak, wiarygodności, tak, zdolności wydawniczej. No natomiast akurat ten program nie jest, jak sądzę, obwarowany jakimiś bardzo takimi ostrymi kryteriami. Jeśli chodzi o Frankfurt i dołączenie do stoiska, to też nie wydaje mi się, że tam sam jest jakieś sito. Jest oczywiście jeszcze program, ja tutaj wspomnę, no, o kluczowym programie, programie translatorskim Copyright Poland, który jest z kolei skierowany do wydawców zagranicznych, natomiast warto, żeby wydawcy polscy byli go świadomi, ponieważ no, warto wspominać swoim partnerom potencjalnym, że takie możliwości są, tak, że gdy już zdecyduje się na zakup praw do takiej polskiej książki, to może uzyskać dofinansowanie od nas na wydanie, na tłumaczenie, na zakup praw. Czasem również na druk. No to jest ważne. No i co, to może ja jeszcze, bo pewnie to już będzie proszę. Koniec mojej wypowiedzi, może ja jeszcze też wspomnę, że jeżeli ktoś chce zacząć, to tutaj bym namawiała, żeby dał szansę mniejszym, znaczy tak, dał szansę naszym sąsiadom i może niekoniecznie zaczynam. Znaczy tak, przygotowanie materiałów po angielsku jest bardzo ważne, bo one będą działały na większość świata tak naprawdę. Natomiast najczęściej jest to tak, że prawa sprzedają się najpierw do takich mniejszych krajów, nie od razu do Stanów Zjednoczonych, tak? Z czasem też. No, nie wykluczam, ale no... Nie skreślajmy Czechów, Ukrainy, Niemców, bo to tak z moich doświadczeń wynika, że to się tak buduje jednak. Że no, szczególnie na tej niszy, jakoś szczególnie Niemców, nie? Nie skreślajmy, no bo to jest przecież potężny rynek. No tak, jasne, tak, tak, jasne. Ale na przykład właśnie Czechom, Słowakom, tak. Ukraińcom. Dokładnie, zwłaszcza, że na Ukrainie i Białorusi polska literatura się cieszy zainteresowaniem i to jest, tam się ukazuje najwięcej bodaj tłumaczeń z polskiej literatury. No i to może być dobry początek naprawdę, bo to też jest tak, że autorzy, prawda, każdy autor marzy o tym, żeby zostać wydanym w języku angielskim zwłaszcza. I ja to rozumiem, bo wtedy jest... No łatwiej robić światową karierę, ale no tutaj proszę pamiętać, że to jest jednak proces i jasne. Są pewne ogniwa, które mogą pomóc. No jasne, w kontekście tego, co Ewa mówiła, prawda? Czyli, że to nie jest jednorazowy strzał, takie jakaś globalna kariera danej książki, tylko na przykład zagraniczne wydania już wcześniej zrealizowane zwiększają szanse, że kolejne zagraniczne wydanie uda się zrealizować. Waham się, Ewa, czy się udzielić głosu? Ja tylko jedno słowo, króciutko, jedno słowo. Bo to też jest ważne, to co, już przepraszam Pani Tali, że jedna rzecz, to jest też ważne, który wydawca wyda książkę, dlatego że jak redaktor kupuje książkę, on po prostu patrzy na te zagraniczne wydania, patrzy, gdzie książka była wcześniej wydana. Jakby wydawcy stoją na różnych półkach i to jest tak, że dla literatury liczą się inni wydawcy niż dla literatury komercyjnej. Nie zawsze tak jest, ale to chodzi o to, że to jest ważne, gdzie książka została wydana i czasem więcej czasu warto poświęcić to, żeby wydać to w dobrym miejscu, czasem nawet za mniejsze pieniądze, dlatego że paradoksalnie to później przyniesie większy, lepszy to przyniesie efekt, bo wydawcy ufają swoim jakby poleceniom, tak? Redaktorzy, nawet wczoraj brałam udział w takim spotkaniu międzynarodowym redaktorów i wydawców i my sobie między sobą polecamy książki, które kupiliśmy zagraniczne, jakby mamy też taki jeszcze inny obieg tak, tych rzeczy, prawda? Więc tylko na to zwracam uwagę, natomiast na potwierdzenie, Aga, twoich słów,
Pierwsze zagraniczne wydanie Zimowli Dominiki Słowik będzie w białoruskim wydawnictwie, a drugie w niemieckim. Wobec tego tak, to jest dobry kierunek. Dzięki, Ewa. No, mówiłyście dużo o tym, o tej literaturze ambitnej, takiej, która buduje też prestiż Polski na międzynarodowym rynku. Agnieszka mówiła o tym, że to właśnie dla takiej literatury najłatwiej zdobyć grant, chociażby na tłumaczenie, że literatura, ta, która dobrze sobie radzi komercyjnie, nie jest aż tak bardzo wspierana. I tutaj myślę, że ciekawy wkład do dyskusji będzie miała Tani, która specjalizuje się w wydawaniu i promowaniu książek właśnie komercyjnych. Takich książek, które stają się bestsellerami na Amazonie. Już takich książek firma eBook Pro, którą Tani współzakładała, umieściła na Amazonie ponad 600. Nakłady, które udaje się w ten sposób realizować, to są, no, one sięgają dziesiątki tysięcy egzemplarzy. I Tani, chciałem ciebie zapytać, jak ty to robisz? Może na jakimś konkretnym przykładzie takiego projektu wydawniczego, bo okazuje się, że również książki oryginalnie napisane po polsku Natali już wydała. Right. So, first of all, nice to be here. Po pierwsze, miło tutaj być. And I want to first to give you a small personal story, how we started. So a few years ago, well, maybe I'll just... Możesz przetłumaczyć, a ja mam prośbę do mojego kolegi, który obsługuje nas technicznie, żeby wyświetlał Tani, a nie Paweł. So, can you hear me now? Yes, okay. So a few years ago, I wrote some children's books. And my mother-in-law wrote her biography and memoir about World War II, and we both wanted to publish it. Kilka lat temu wydałam książki dla dzieci, a moja teściowa napisała książkę o swoich doświadczeniach z II wojny światowej i też chciała to wydać. Okay, so we looked for an option, and we really didn't want to invest in printing and publishing in Israel. Because Israel is a very, very small market with like 7 million people speaking Hebrew and there's a lot of competition. Przyjrzałyśmy się możliwościom i zależało nam na tym, żeby nie inwestować w rynek izraelski, dlatego że jest to bardzo mały rynek, 7 milionów osób i bardzo duża konkurencja. So we decided to go on Amazon. And we translated the book, my grandmother's book, from Polish to English. I mean, my mother-in-law. Zdecydowałyśmy się więc wejść na Amazona i wydać książkę mojej teściowej po angielsku. And my books to English, and we listed them on Amazon. I jak również moje książki dla dzieci po angielsku. I jedno i drugie umieściłyśmy na Amazonie. And we looked for some efficient ways to promote the books on Amazon. And actually the success was very surprising. Szukałyśmy efektywnych sposobów, żeby promować nasze książki na Amazonie i ten sukces był bardzo zaskakujący. So for my mother-in-law book, the success was also very economically, because she sold until now like 35,000 books already. On Amazon. Jeśli chodzi o moją teściową, to również ekonomicznie był to bardzo duży sukces, ponieważ do tej pory sprzedała około 35 tysięcy książek na Amazonie. But not only that, it really changed her life and created new opportunities for her, because many readers of her book started to contact her. Ale nie tylko w ten sposób zmieniło to jej życie. Ponieważ dzięki tym książkom wielu czytelników zaczęło nawiązywać z nią kontakt. And after about 2 years, when she met new people or heard from new people from her village and from her hometown, and then we went all the family together to her hometown village,
And it was an amazing experience just to go back after 70 years. Po około 2 latach tych kontaktów całą rodziną pojechaliśmy do jej małej wioski, z której ona pochodziła. I to było niesamowite doświadczenie dla niej, szczególnie odwiedzić tą wioskę po 70 latach. So this is an example about a book that is not only about the money of the selling, it's also about the world exposure and personal experience to become a world author. Więc to jest przykład takiej książki, której wydanie dotyczy nie tylko pieniędzy, nie tylko zarobku, ale też takiego pojawienia się szerzej na świecie i stania się autorem, który jest sprzedawany na skalę światową. And now her book is also been translated into Ukraine, into Czech and into Hebrew. A teraz nasze książki są sprzedawane też, są tłumaczone również na ukraiński, czeski i hebrajski. And for my children books, actually it was even more successful. It was great success because I already sold until now about 800,000 books around all around the world. I jeśli chodzi o moje książki dla dzieci, stało się one jeszcze większym sukcesem. Do tej pory sprzedałam już około 80,000 książek na całym świecie. In how many languages, Pani? W ilu językach? In how many languages? Sorry. In how many languages, Dali? Yeah. In 6 languages. Okay. 6 językach. Six languages. 6. Yes. Okay. So after that, after this success, we established our company and decided to give publishing services to other authors. And we developed a methodology to do it well. Po tym sukcesie zdecydowałyśmy się założyć własne wydawnictwo i oferować usługi wydawnicze innym autorom i wypracowałyśmy dobre metody, jak to robić. I'm called Paula, I cannot hear you. Can you call me on the WhatsApp? It's disconnected. Thank you. Dalia, disconnected not to speak to you, your ear in Polish, because then it could be disturbing. Okay. Okay. Now I hear you from the speakers. Okay. Okay. Good. We can try like that. Okay, so until to date, we translated over 600 books, and many of them became bestsellers on Amazon with our special methodology. Mm-hmm. So that's our experience. Do tej pory wydałyśmy około 600 tytułów. I naszymi specjalnymi metodami sprzedajemy je właśnie na Amazonie. Pani, czy możesz powiedzieć, skąd ta decyzja? Troszeczkę już o tym mówiłaś, ale gdybyś mogła pogłębić troszeczkę, skąd decyzja, żeby właśnie poprzez Amazon, żeby tak mocno postawić na Amazon? Jakie cechy tego rozwiązania o tym zdecydowały? Pali, could you tell us, you've mentioned it a little bit, but could you tell us why you've decided to promote it through Amazon? What are the reasons that you decided? Okay, so if you write a book, then surely everyone wants to sell it in the largest book in the largest bookshop market in the world. So Amazon is the largest bookstore in the world. Actually, it has like 300 million active users. It's a lot. Oczywiście, jeśli publikujemy książkę, to chcemy ją sprzedać w największym wydawnictwie na świecie. Amazon jest największym wydawnictwem na świecie. Ma 300 milionów użytkowników. Tytułów. Tak, i nawet bardziej chodziło o największy sklep z książkami na świecie, ale... Nie, tak, przepraszam, sklep, nie. Okej. Continue. So every day Amazon sells about 1 million books every day. Mm-hmm. Amazon sprzedaje około miliona książek dziennie. And another reason is that Amazon has
many book categories, like 15,000 book categories. So no matter which category is your book, you're still going to find your place on Amazon. Okay. Kolejny powód jest taki, że Amazon ma bardzo dużo kategorii książek. W związku z tym, niezależnie od tego, jakiego gatunku jest twoja książka, znajdziesz jakoś swoją niszę. So everybody can open their own account on Amazon and they can do self-publishing. It's called indie authors, authors that does not have a publisher. We started, we were not publishers and we didn't have publisher. Każdy może otworzyć swoje własne konto na Amazonie i wydać swoją książkę. To się nazywa bycie autorem niezależnym. Myśmy na początku nie miały swojego domu wydawniczego, tylko poszłyśmy właśnie taką niezależną ścieżką. In fact, 43% of the books on Amazon are self-published, no publishers. W istocie 43% książek, które są promowane na Amazonie, są właśnie wydane przez autorów niezależnych, bez pośrednictwa wydawcy. And 37% of the bestsellers on Amazon are from indie authors, not publishers. A 37% bestsellerów na Amazonie pochodzi właśnie też od tych autorów niezależnych. So if you are like us in Israel, in a very small market, and you want to reach the world, Amazon was really the only option for us to sell abroad. And with the Amazon print on demand and digital files, we don't have any logistic issues. Więc jeśli się jest taką małą płotką z małego kraju, z niewielkim rynkiem odbiorców, Amazon jest najlepszą opcją, szczególnie, że nie miałyśmy żadnych problemów z wydaniem tego, że te cyfry, łatwo jest te cyfrowe pliki wydać poprzez Amazona. So actually in a very short time after you upload your book to Amazon, you can start selling and you're already all around the world. W związku z tym po bardzo krótkim czasie od tego, kiedy przesyłasz swoją książkę na Amazona, możesz ją zacząć sprzedawać na całym świecie. Tali, przepraszam, bo nie doceniłem, znaczy źle skalkulowałem czas i część czasu potrzebujemy na tłumaczenie. Dlatego chciałbym troszeczkę zadać Ci kolejne pytanie. Okay. I don't hear you. Okay. Paula, powiedz przez głośnik. Tali, I'm sorry because I didn't include the time for the translation, but I would like to ask another question. Okay. Jak to, co jest kluczowe? No bo żeby wyróżnić się, żeby konkretną książkę wypromować wśród tych milionów książek, które są na Amazonie i mieć swoje miejsce w tej codziennej sprzedaży tych kolejnych tego miliona książek, no to pewnie trzeba jakoś o to zadbać. Jak to, od czego to zależy, czy książka stanie się sukcesem? What are the key steps that you need to undertake to somehow differentiate yourself among those millions of books that are being published and sold on Amazon each day? Somehow you need to promote yourself in a successful way. So how do you do that? Of course, that's the challenge in Amazon, because if you just put your book there, nobody will find it and nobody will see it. Oczywiście jest to wyzwaniem na Amazonie, bo jeśli tylko umieścisz tam swoją książkę, nikt jej nie znajdzie, nikt jej nie zobaczy. So the most important thing is first to do what we do is called branding of the book. So we give it a very good title. The title is very, very important. Więc pierwsza rzecz, którą pierwsza rzecz, którą robimy, to jest coś, co nazywamy kreowaniem marki książki. I zaczynamy od tytułu. Nazwa książki jest bardzo ważna. Like if it's a fiction book,
you try to give it some a very short story, like the name of the book is a very short story. Więc jeśli to będzie beletrystyka, to tytuł książki powinien zawierać w sobie bardzo króciutką historię. Like the girl in cabin 13. Na przykład dziewczyna w kabinie 13. Like a gentleman in Moscow. Albo gentleman w Moskwie. And for non-fiction books, it has to be really accurate to the subject of the book, so people will know what the book is about from the name. A jeśli chodzi o literaturę faktu, to tytuł musi bardzo precyzyjnie oddawać, o czym jest książka, tak żeby ludzie mogli rozpoznać temat, patrząc na sam tytuł. For example, a very, very famous American book, How to Win Friends and Influence People. Na przykład bardzo słynna amerykańska książka, Jak zdobyć przyjaciół i wpłynąć na ludzi, tutaj dosłowne tłumaczenie, chociaż u nas było wydane zjednać sobie ludzi. Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. We also add subtitle that says what that tells what the book is about in a very short sentence. Dodajemy też podtytuł, bardzo krótkie zdanie, które wyjaśnia nam, o czym jest książka. So the second important thing is the cover. Drugą bardzo ważną rzeczą jest okładka. Because the reader has only few seconds to decide if he wants to buy the book. Czytelnik ma tylko kilka sekund, żeby zdecydować, czy chce nabyć książkę. And the cover should fit the genre. I książka powinna pasować do gatunku. Because if a reader wants to buy, let's say, a thriller book, the cover has to really say, this is a thriller book, you are on the right category, buy me. Powiedzmy, że czytelnik chce kupić kryminał. Okładka musi naprawdę od razu powiedzieć, jestem kryminałem, kup mnie. Of course, the description of the book is very important. It has to be short and generate interest. Oczywiście opis książki też musi być precyzyjny, musi być krótki i wygenerować zainteresowanie. And the last important thing, but very important, is the number of reviews for each book. I ostatnia ważna rzecz, ale bardzo ważna, to liczba opinii dla każdej książki. And it's like we always say, it's like in a restaurant. If you sit two restaurants, one is full, one is empty. With a big line. Porównujemy to zawsze do restauracji. Może patrzymy na dwie różne restauracje, jedna jest wypełniona i jest do niej długa kolejka, druga jest pusta. Would you like to eat in the full restaurant or in the empty restaurant? Czy chcemy wtedy zjeść w tej, która jest przepełniona, czy w tej, która jest pusta? It's the same on Amazon. It's called social validation. Ale to jest to samo, wydarza się na Amazonie. To się nazywa takie potwierdzenie społeczne. Nobody wants to be the first to read a book. Let's say what others say about it. Który czyta książkę. Chcę wiedzieć, co jest o tym mówione. Czyli jeśli dobrze rozumiem, eBook Pro organizuje to wszystko w taki sposób, dba o te wszystkie elementy, które wymieniłaś, i organizuje to tak, żeby książka odniosła sukces, nawet jeśli jej autor lub wydawca, który chce ją promować za granicą, nie ma tych doświadczeń, które tymi wy dysponujecie. Czy dobrze rozumiem? So, do I understand correctly that you as eBook Pro are preparing all and taking care of all these steps, even if the author or the publisher that wants to publish it abroad has no such experience? Correct. We have a team of specialists, and that's what they do. Copywriters, graphic designers, content people, and they design this whole branding thing. But this is not enough. Okay. Masz rację, jest dokładnie tak. Mamy zespół specjalistów, właścicieli praw autorskich, tych, którzy projektują cały wygląd książki, edytorów. Wszyscy razem współpracują dla efektu, ale to nie wystarczy. So Amazon always show the user the first 100 books in a category.
Amazon zawsze pokazuje użytkownikowi pierwsze 100 pozycji w danej kategorii. So if you want someone to find your book, you need to be in the first 100 books, in the list of the first 100 books. Jeśli więc chcecie, żeby ktoś znalazł waszą książkę, musicie być na liście pierwszych 100 książek. So if people search for the category of your book, they will find you among others, and then you stand out. But first they have to find you. Wtedy, kiedy jeśli czytelnik szuka w danej kategorii, to cię znajdzie, ale musisz najpierw się wyróżnić. So Amazon has very powerful tool for marketing, and the most important ones, I will say. Amazon ma bardzo skuteczne narzędzia marketingowe i teraz o tym najmocniejszym, czy najskuteczniejszym opowiem. One of the tools that they allow you to have your digital book for free for 5 days every 3 months. Jednym z tych narzędzi jest możliwość, żeby udostępnić swoją cyfrową wersję książki za darmo przez kilka dni, 5 dni, co 3 miesiące. So we usually use one day every 3 months, and at this day we make the digital book free, and then we bring a lot of traffic for people to download the book for free at this specific day. My zwykle robimy to w ten sposób, że przez jeden dzień, raz na 3 miesiące, nasza książka jest darmowa i to generuje bardzo dużo ruchu na jej stronie i dużo osób ściąga ją sobie, w związku z tym to podnosi jej popularność. So in such a day, usually there are thousands of downloads of your book. W takim dniu zwykle są tysiące czytelników, którzy ściągają twoją książkę na swój komputer. And then when people download it, it improves the ranking on Amazon, and after this day the book becomes sometimes bestseller, sometimes anywhere on the first 100 list of books. I dzięki temu, że ludzie ją ściągają, to jej pozycja na tej liście się podnosi. Dzięki czemu albo staje się bestsellerem, albo przynajmniej zaczyna się mieścić w tej pierwszej setce. You also, as author, receive huge exposure and many more reviews. I wtedy jako autor masz bardzo, jesteś znacznie lepiej zaprezentowany i masz znacznie więcej też recenzji swojej książki. And the other tool is an ongoing tool, which is sponsored advertising. Kolejnym narzędziem, które jest takim narzędziem, które ciągle stosujemy, to są płatne reklamy. Actually, Amazon kind of copied from Google all the sponsored ads, AdWord, if someone knows, the whole system, but they're doing it very, very well. Amazon skopiował z Google'a te sponsorowane reklamy, Google Ad, jeśli ktoś zna tę metodę, i robią to w bardzo skuteczny sposób. And they have an amazing system to promote your book every day, and you can sell a lot in this way. Mają niesamowity sposób, żeby promować twoją książkę codziennie i w ten sposób możesz bardzo dużo. Tani, zależy mi, żeby uczestnicy usłyszeli, ponieważ już jesteśmy po czasie, ale chętnie przedłużymy, bo ciekawie opowiadasz. Zależy mi, żeby uczestnicy naszego webinaru usłyszeli, w jaki sposób mogą skorzystać z waszych doświadczeń, jeśli uczestnikiem jest na przykład przedstawiciel wydawnictwa, czy pracujecie albo możecie pracować z polskimi wydawcami, pomagać im sprzedawać na Amazonie. I co jeśli ktoś jest na przykład autorem książki i nie ma wydawcy, a chciałby skorzystać z waszego doświadczenia i współpracować z wami? Tali, we are above the time, but I would love our audience to find out from you
what in the case of the publisher that wants to use your experience, and also when someone is an author and does not have a publisher, but would like to use your experience. So would you cooperate with someone from Poland? And how this cooperation would be set? What are the main ways to set it? Of course. Mm-hmm. So we also right now cooperate with publishers and we help them promote their own books on Amazon. That's one thing that we do. And we work directly with authors, like indie authors, to help them. We help them translate, edit, publish, and promote their book on Amazon. Like it's a whole package. Współpracujemy obecnie z wydawcami, żeby pomóc im promować książkę na Amazonie, jak również współpracujemy z autorami, są to autorzy niezależni, i wtedy oferujemy cały pakiet tłumaczenia, promocji i właśnie prezentowania książki na Amazon. So we offer two kinds of business models. If you want to keep all the copyrights, we can give publishing services. So we work for a flat fee to make all this happen, but we don't receive royalties. Everything goes directly to the author or the publisher, depends. Mamy więc dwa modele pracy. Jeden z nich, jeżeli nie chcesz sprzedać swoich praw autorskich, to współpracujemy mając taką stałą stawkę i wtedy pomagamy w wydaniu i promowaniu książki, ale nie kupujemy, nie dostajemy tantiemów i wszystko idzie do autora. And sometimes we license the copyrights and we own the copyrights and then we publish it under our publishing company. A czasem wykupujemy licencje do praw autorskich i nabywamy prawa autorskie i wtedy wydajemy książkę jako nasze wydawnictwo. Okej. Być może mówiłaś wcześniej, ale jakbyś mogła, jeśli tak, to proszę powtórz. Jakie to są, jakiego rzędu to są podziały przychodów? No bo część przychodów zabiera Amazon, część przychodów możecie zabierać wy lub pozostawić to dla wydawcy albo autora. Chodzi mi o to, żeby takie generalne, niekoniecznie szczegółowe, ale generalne spojrzenie pokazać na tą kwestię. Maybe you have mentioned it before, but if so, please repeat it. How does it look percentage-wise? Because of course Amazon will take some percentage of the income. You as the publishing house or the publishing services will take part of the income. So maybe not with details, but in general, how it looks, the distribution of the income. Okay, so if you are an indie author, you have your own account on Amazon and you publish your book, then Amazon gives you directly 70% of the royalties of the sales, 70% of the sales for ebook. And 60% minus printing expenses on the print book. Jeśli jesteś autorem niezależnym i masz swoje konto na Amazonie i tam publikujesz swoją książkę w wersji cyfrowej i w wersji papierowej, to Amazon daje ci 70% przychodów z wersji cyfrowej oraz 60% przychodów z wersji papierowej minus koszty opublikowania książki. And if you work with a publisher, then it's like every other store, it's just another store. So the publisher receives the money from Amazon and there's agreement like 10% or 15%. It depends. That's okay. We give the author. Okay. A jeśli pracujemy jako dom wydawniczy, no to wtedy tak jak każdy inny sklep, przychody idą do nas i my później dajemy jakiś procent autorowi i to będzie zależało, to będzie 10-15%. Jasne. Thank you very much. Dziękuję Ci, Tali, za te wszystkie informacje. Dziękuję też Ewie i Agnieszce przede wszystkim za cierpliwość, bo przedłużyliśmy 15 minut. Jest jeszcze jedno pytanie, jeśli odrobinę jeszcze tej cierpliwości macie, bo jedna z uczestniczek zadała pytanie Agnieszce, czy Instytut wspiera również takich autorów, którzy sami tłumaczą swoje własne książki.
czy w takim setup, znaczy w takim sposobie współpracy również można się ubiegać. Zapewne chodzi o to, że na przykład o granty albo o jakieś wsparcie przy wejściu na zagraniczny rynek. To jest rzadka sytuacja, nie zdarza się często. To nie jest tak, że mamy w regulaminie taki punkt, że tłumacz nie może być autorem, czy też autor tłumaczem, natomiast no, są pewne wymagania stawiane tłumaczom zazwyczaj w zakresie dorobku, tak? No bo chcielibyśmy, żeby te książki były jak najbardziej fachowo tłumaczone. Więc na przykład przy tym programie translatorskim grantowym, jeśli dobrze pamiętam, tam jest wymaganie, że tłumacz powinien mieć jedną publikację książkową już wcześniejszą. No także to zależy wszystko, prawda? Jasne. Zdarza się to, no, jak sądzę, rzadko w ogóle. Jest sytuacja taka, że zwykle jednak autor woli to inne spojrzenie. No, natomiast no, to formalnie nie ma takiego zakazu. Jasne. Padło jeszcze pytanie od publiczności, czy Instytut współpracuje z rosyjskimi wydawnictwami? Zapewne. Jasne, oczywiście. Tak. Współpracujemy z wydawcami z całego świata, także jak najbardziej. Ważny rynek. Jeśli jakieś są jeszcze pytania, to proszę szybko wpisywać na czat, bo to już jest ostatni moment. Pytanie też dla Was, do Ewy, Agnieszki i do Tali. Czy jakieś komentarze dodatkowe jeszcze mam się na koniec, coś chciałbyście dodać do tego, co już zostało powiedziane? Bo jeśli nie, sprawdzam, czy Paula zdążyła przetłumaczyć, to będziemy kończyć. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Dziękuję. Za tą wiedzę, którą się podzieliłyście. Dzięki serdeczne też publiczności i za Waszą cierpliwość, i za prelegentów cierpliwość, i za dostępność. Bardzo mi było miło z Wami. Polecam Book Forum i kolejne nasze wydarzenia. Gdybyście, tu mówię do uczestników, mieli Państwo jakieś pytania jeszcze do naszych prelegentów, to proszę śmiało pisać. Można odpisywać na te maile, które przychodzą z powiadomieniami o wydarzeniach w ramach Book Forum i one trafią w dobre ręce. Zaopiekujemy się nimi i przekażemy, gdzie trzeba. I życzymy wszystkim wielu sukcesów w wydawaniu książek na światowym rynku. Powodzenia i dobrej zabawy. Dziękuję bardzo. Ciekawe spotkanie. Dziękujemy. Do zobaczenia. Do widzenia.